Hejka. Dzień dobry. Dzisiaj w tą deszczową pogodę przyjechaliśmy posadzić to, co udało nam się zdobyć gdzieś tam. No i jest plan, żeby to wszystko posadzić, żeby już nie stało w tych doniczkach i w tych foliach. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy nadzieję, że nam się uda szybko i sprawnie ogarnąć to dzieło. Okej. To od czego zaczynamy? Może... Z darów dla powodzian jest bluszcz. Dużo bluszczu. I malin też za dużo, jak zawsze. Tak, i jeszcze gdzieś jest mięta pieprzowa, której udało nam się też trochę zdobyć. Natomiast będziemy jeszcze chcieli chyba jej trochę więcej, nie? Tak. Tu kupiliśmy jeżówkę purpurową, którą chcemy posadzić w naszym ogródku, żeby ładnie kwitła. Tutaj akurat jest takie słoneczne miejsce, więc mam nadzieję, że, no, że jej się uda. Pokażę Wam ją z bliska, bo jest malutka w sumie. Taka o. No i zastanawiamy się, w sumie chyba ją tutaj gdzieś posadzimy przy foliaku, no nie? Tak, nie wiem, czy Cię widać tam. Bluszczyk, kurdebelek, hostia ament pójdzie do bajorka, tak? Czypior przy bajorku i mięta będzie stała. Co? Hostia ament. Tak, będzie woda święcona dzięki niej. No, także to jest na razie to, co mamy. Planujemy jeszcze dokupić lawendy, tak? I coś tam? I na razie chyba wszystko. Będziemy czekać też, aż nam wyrosną kwiatki, które posialiśmy. Tutaj chyba w tym miejscu już coś wyrasta. Pokrzywy. Oprócz pokrzyw. Ja jeszcze dokupiłam jakieś kwiatki, ale to pewnie jutro Wam pokażemy. Bo jutro mamy w planach sianie. Ma być ładniejsza pogoda, także jest nadzieja, że nam się uda. Okej. Okay. No to chyba tyle na razie. Idziemy kopać. Dobra. Pokażemy Wam efekty. O, tutaj wchodzi jeżówka. Już się nie mogę doczekać, aż ona będzie kwitła. Będzie nam tutaj pięknie rosła. Oczywiście jest różowa, wiadomka. Nie inaczej. A tutaj jeszcze tak z ciekawostek mamy też odkiewki, które wyszły. Także jesteśmy nimi zajarani, ale możliwe, że o nich Wam powiemy więcej też jutro. Okej, tutaj sobie stary wybrał miejsce na hostię amen. Będzie rosła przy bajorku. O, tak. W ogóle świetnie te rośliny, które zostały zakupione. Rosną. Tutaj jak widzicie jest jedna, a tam te dwie mega urosły w ostatnim czasie, także super, jesteśmy z tego mega zadowoleni. Przenieśliśmy się trochę teraz, tutaj został bluszcz posadzony, a tam dziad szuka kolejnego miejsca. I będziemy jeszcze sadzić te maliny, ale w sumie trochę się z nimi pospieszyliśmy, bo średnio wiemy, gdzie je posadzić. W sensie nie chcemy, żeby nam jakoś tak się bardzo rozrosły. No zobaczymy. Gdzieś w końcu trafią. Tu mamy jedno bajorko, drugie bajorko, które jest dosyć duże. Stary tam patrzy, bo wyrosły nam kaczeńce w bajorku. Zaraz Wam pokażę. A co ciekawe, to tu widzicie o, to drzewo, właśnie to musiało się o nie ocierać jakieś dzikie zwierzę. Myślimy, że dziki, bo tutaj przychodziły się kąpać, to akurat tak na wysokości dzika. Więc pewnie dzik się tutaj wykąpał. Idę Wam pokazać te kaczeńce, chociaż strasznie nie lubię tu chodzić, bo czepiają się mnie kleszcze, nawet jak jestem wypsikana. O, a tu jest ścieżka, sarenki pewnie tędy przychodzą do bajorka. O, widzicie tutaj? Są, no po prostu boskie. O, i tu jeszcze też. Mega się cieszymy. Szkoda, że dzisiaj tak pada.
No ale jakoś musimy sobie dać radę. Tutaj mamy Bajorko z innej perspektywy. Tam jest to większe, w którym się kąpią zwierzęta i przed chwilą tam byliśmy. A w tym przypuszczam, że też tu przyłażą, bo jest wydeptane. Także pewnie też tu przychodzą popijać. No, nie za bardzo. Sorry, je tu chcieliśmy, ale no przyroda robi to sama za nas, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Szukujemy odpowiedzi na pytanie, jak to się dzieje, dlaczego tu jest piana, co? Nie mam pojęcia. I tutaj do góry, o tu, w tym miejscu. Skąd to? Może wiecie i nam powiecie, bo my jesteśmy niewiedzący. Dajcie znać. Stary poszedł sadzić maliny tam, gdzie nie da się dojść, oczywiście. A całe nasze zaplecze jest tam. Kurde, kilometry po prostu. I tu jeszcze po tych krzakach, po tej trawie z kleszczami. Ja dzisiaj ubrałam gumiaki. Muszę sobie zrobić jeszcze na nie takie nakładki, wiecie, żeby mi nic do środka nie wylatywało. Nie wiem, jak to jakoś to chyba uszyję. Ze starych może jakichś ciuchów, albo najlepiej z jakiejś takiej folii nieprzemakalnej. Chyba, że można coś takiego w ogóle kupić, bo nigdy się nie orientowałam. A wy się orientujecie? Dajcie znać. Idzie, mądrala. Właśnie na ciebie krzyczę, że tak daleko maliny zasadziłeś. Te były najbliżej na razie. Jeszcze dalej je będziesz sadził? Oszalałeś. Masakra, powiem wam. Udało mi się ugrać, że jedną posadzimy przy płotku, tym, który robiliśmy. Ale zauważyłam, że z ogromną niechęcią. Także no później je będziemy rozsadzać, nie ma innego wyjścia. Ale przynajmniej będą bliżej, tak? Tam, gdzie ja siedzę, a nie, że będę musiała nie wiadomo jak daleko chodzić, no nie? Niezmiernie się cieszę, że założyłam dzisiaj kalosze, bo jeden właśnie tutaj został. Także świetna sprawa. Chodzić po tym błocku. No masakra, ledwo tu się idzie teraz, nie? Jest tak mokro, od paru dni pada, pewnie w całej Polsce pada. Chociaż jest kwiecień i mogło być już ciepło i miło. To nie. Lepiej, żeby się zapadać. Idę wam pokazać, bo z perspektywy miejsca, w którym właściwie wszystko teraz robimy. Tu jest bajorko, tu jest foliak, a stary sadzi maliny. Na zadupiu. Tam stoi taczka. Tam. A starego nie widać. Masakra. Myślicie, napiszcie w komentarzu, co myślicie. Czy stary oszalał? Wyłonił się. Idzie. Idzie do taczki. Przyszedł nie wiadomo skąd. Nie wiadomo gdzie je posadził. Niesie jedną. Specjalnie dla mnie. I posadzi ją przy ogrodzeniu. Nastąpiła zmiana koncepcji. Idziemy je posadzić w rogu działki, nie przy ogrodzeniu drewnianym tym, tylko w rogu działki. Chociaż tyle. Jest jakiś kompromis. Tu jeszcze chciałam wam powiedzieć, że posadziłam w złym czasie bardzo. No ale żonkile i hiacynty. Wiem, że nie powinno się robić tego teraz, znaczy w marcu. No ale jest szansa, że za rok coś z nich będzie. A przynajmniej mam taką nadzieję. Tu się jeszcze dzieje obsypywanie. I chyba będziemy się zawijać powoli. Pogoda nie sprzyja, jak widać. No ale to co mieliśmy, to zrobiliśmy, prawda? Ja zrobiłem. Ja też. No. Ach, a jeszcze pokażemy tą forsycję, co? Czy już pokazywałeś?
Idę wam pokazać. Tam posadziliśmy bluszczyk, który ma odstraszać komary, także hopso, bo latem tu siedzimy na hamaku. W tej kałuży. W tej kałuży, tak. Masakra jakaś z tym deszczem. No ale zmierzając w tą stronę, o, możecie napotkać takie bycze ślimaki. Dzień dobry. Dzień dobry, jak masz na imię? A tutaj siedzi drugi, więc to pewnie jakaś drużyna z Januszem. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie, co? Szwagry. Szwagry, no. Okej. I tu, jak widać, jest nasza piękna, malutka, żółciutka forsycja. Jak urośnie, to będzie świetnie tu wyglądać, naprawdę. I tutaj też jest. Także fajnie, że już trochę kwitną, ale ogólnie zauważyliśmy, że wszystko, co sadzimy, albo co do tej pory posadziliśmy, jest żółte. Dlatego też mam zamiar tutaj urozmaicić niedługo. No, ja bym chciała posadzić tu jeszcze jakąś lawendę gdzieś w tej okolicy rzeczywiście, skoro mamy tutaj siedzieć i spędzać więcej czasu. A ty z tej strony nagrywasz? Tak. Tutaj. Polecam za złotówkę biosadzonki pokrzywy. Jakby ktoś potrzebował na gnojówki, mogę wysłać pączkomatem cały worek za dwie dychy. Albo przyjeżdżajcie i zabierajcie to. Chętnie się pozbędziemy. No, a tutaj jeszcze właśnie jest to nasze palenisko, ognisko, więc fajnie by było mieć tutaj coś kolorowego i pachnącego ładnie. Ty już coś o wrześniu gadałaś. My jeszcze połowę z tego wszystkiego zapomnimy, co ona tu mówi. Jeszcze nie zdążyłam, bo usunęłam tam ten filmik. Nagada się wam, nagada, jakie są plany i potem kij z tego będzie. Nie, ja mówiłam, że chciałabym sobie zrobić albo w ogródku. Wiesz, ty powiedz na koniec. Albo co? Aha, tak. Chciałabym zrobić w ogródku albo no tu gdzieś, nie wiem jeszcze, nie wybrałam żadnego miejsca. Bo jeszcze jest trochę czasu, wiadomka. Ale chciałabym zasadzić tulipany we wrześniu. Zrobić takie poletko tulipanów, bo teraz niedawno byłam w Holandii i strasznie mi się to podoba, zainspirowałam się trochę. Po prostu kilka rodzajów tulipanów posadzić w jednym takim pasie. No oprócz tego zobaczymy. Ja jestem bardziej kwiatowa niż tutaj roślinna. W sensie warzyw i owoców, to stary się tym raczej zajmuje, a ja mu pomagam, więc no jak będą jakieś kwiatki, to na pewno będę wam też nagrywać i dawać jakiś update. Dobra, to chyba wszystko. Także Naura. Obserwujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Bajo jajo.